A więc tak, no, witam Państwa. Zła pasa w tej rundzie została przełamana w końcu. Jeden punkcik. Bardzo się z niego cieszymy, mimo że w tabeli zbyt wiele nam nie daje. Ale mówię, no punkt ten na pewno jakoś tam wyjątkowo smakuje. Brawa dla całej drużyny za walkę. Z perspektywy całego meczu czujemy malutki niedosyt. Iż ta końcówka była bardzo emocjonująca. Mogliśmy jeszcze pokusić się o zwycięstwo. Zabrakło tej kropki na D, ale też jak to u nas ostatnio bywa, straciliśmy dwie bramki w końcówce spotkania, można powiedzieć, ze stałych fragmentów gry. I mówię, no ten punkt jest niemniej jednak cenny. Co będzie dalej? Zobaczymy. Cieszymy się, tak jak powiedziałem, z punktu. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, też jest ta radość z tego jednego punktu wywiezionego z Torunia, czy może nawet jest niedosyt, bo wydawało się przez długi czas, że to może być nawet zwycięstwo wasze? Tak, z przebiegu meczu fajnie to się pod nas ułożyło. Przyjechaliśmy tutaj, no, oczywiście wygrać, tak? No, początek meczu bardzo fajnie nam się ułożył. Z tego punktu, tak jak trener powiedział tutaj, jest lekki niedosyt, ponieważ no, mogliśmy wygrać, powiedzmy sobie szczerze, no, końcówka należała do nas. Dwie czerwone kartki, jedna no mówiąc kolokwialnie za głupotę, druga no niestety konsekwencja tego ustawienia drużyny Elany. Szkoda naprawdę, bo przyjechaliśmy, mówiąc szczerze, tutaj po trzy punkty. Tak jak tutaj ten wspomniał, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Chciałbym jeszcze tutaj oczywiście też, jeżeli można, podziękować całej drużynie za walkę, ponieważ bardzo fajnie to wyglądało ze względów tutaj ambicjonalnych i tyle. Myślę, że to nam wszystko powiedział. No, wydaje się, że bardzo dużo się wydarzyło w tym meczu, jeśli chodzi o całe spotkanie. Straciliśmy bardzo szybko bramkę i wtedy rzeczywiście z cofniętym przeciwnikiem musieliśmy sobie radzić dość ciężko, żeby tę sytuację stwarzać. Mogliśmy to wielokrotnie lepiej rozegrać i strzelić tą bramkę być może wcześniej, ale potem w zasadzie mieliśmy mecz na widelcu, bo prowadziliśmy już 2-1, z czego można być zadowolonym, bo naprawdę dużo zdrowia chłopcy zostawili i wtedy jest bardzo ważna sprawa tej całej organizacji gry defensywnej, wszystkich zawodników, nie tylko obrońców. I sytuacje, gdzie przeciwnik ma rzut rożny, powinno się bez problemu wyjaśnić na swoją korzyść i gdzie się to spotkanie w jakiś sposób poprowadzić do tego, żeby strzelić, wydaje mi się, nawet i trzecią bramkę i to spotkanie wygrać. Nie udało się to z powodu tego, że zachowaliśmy się katastrofalnie przy czerwonych kartkach, szczególnie pierwsza czerwona kartka, to jest bardzo nieodpowiedzialne zachowania zawodnika i stąd później, no niestety, mimo że w 10 i mimo że dalej w natarciu, taki mecz można nawet i potem przegrać i wtedy jest dopiero tragedia. Nie ma się z czego cieszyć, ale tak jak mówię, jakieś plusy widzę, natomiast w całej grze, organizacji gry defensywnej widzę wiele do zrobienia i na pewno czeka nas ogrom pracy. To już nie chodzi i o ten sezon, czy później co będzie dalej. Chodzi o to, żeby poprawić tą grę, która w kwestii organizacji gry defensywnej jest dla mnie dzisiaj po tym meczu na pewno najsłabszym ogniwem naszego zespołu. Dziękuję bardzo. Zawsze panie trenerze. Damian, bardzo proszę. Maciu, czy jakieś konkretne pytanie? Dobrze, to zadam Ci konkretne pytanie, bo zgodnym zdaniem wielu oglądających ten mecz, kawał dobrego pojedynku w wykonaniu Twoim personalnie, ale po meczu widziałem Twoim i kolegów złość, a nawet wściekłość na ławce. Nie mogliście sobie darować, że ten mecz zremisowaliście. Nie ma co ukrywać, no jak ciężki mecz, przeciwnik nam strzela na początku bramkę i potem męczymy się z przeciwnikiem, żeby po prostu wyjść na prowadzenie, wychodzimy na prowadzenie i w końcówce dostajemy bramkę po katastrofalnym zachowaniu w defensywie przy samym fragmencie. No, to wiadomo, że nerwy puszczają i te emocje z człowieka wychodzą, a no, tak jak nawet powiedział, musimy tutaj wziąć do poprawy naszą defensywę. Bo cała ta runda pokazuje, że ona kuleje mocno, a jeśli chodzi o ofensywę, to musimy ją podtrzymać i zacząć grać na zero z tyłu. A jeśli chodzi o moją postawę, to ja tak też tego nie odbieram. Nie do końca tak jak tutaj pan powiedział, że gdzieś tam się pojedynki, no ja uważam, że stać mi na więcej i więcej od siebie oczekuję.
Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to ja bardzo proszę. Trenerze Marcin Trajnowski, czemu nie zagrał? Tam jakaś kontuzja była, on był awizowany. Dokładnie, dokładnie. Kontuzja z łydki i tutaj rzeczywiście... No nawet dobrze się tak stało, bo jeżeli jeszcze nawet by wszedł, dzisiaj byśmy też jego stracili na dłuższy okres czasu, a straciliśmy przecież dwóch zawodników. Wcale nas tak dużo nie ma, także postanowiliśmy, żeby po prostu uważać bardzo na tę bagę. A jeżeli chodzi o pracę sędziów, bo były wątpliwości co do tych czerwonych kartek, jak rozumiem z tej pierwszej wypowiedzi trenera wynika, że zasłużona, tak? Jestem bardzo daleki od oceniania na gorąco postawy sędziów. Wydaje mi się, że mieli ku temu podstawę, aby te czerwone kartki pokazać. Także na pewno kwestia jest gdzieś do rozstrzygnięcia, ale nawet po zachowaniu zawodników widzę, że kartki były pokazane słusznie. Natomiast no, na pewno do oceny. Natomiast to nic nie zmienia. Nawet jeżeli te były pokazane niesłusznie, to po prostu te spotkanie jak najbardziej trzeba było po prostu wygrać.